Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania długość sali. W zadaniu długość sali dowiadujemy się, że Tomek i Paweł mierzą długość swojej sali. Wiemy, że Tomek jest skrupulatny i podaje wynik z dokładnością do 5 miejsc po kropce, natomiast Paweł jest mniej dokładny i podaje wynik z dokładnością do 2 miejsc po kropce. Na wejściu otrzymujemy słowo S, czyli imię chłopca, oraz liczbę zmiennoprzecinkową P, czyli pomiar, to jest długość naszej sali. Dla przykładu, jeżeli P jest równe 12.342.342 oraz słowo jest równe Tomek, to wypisujemy liczbę P z dokładnością do 5 miejsc po kropce. W tym przypadku jest to 12.34.234. Natomiast jeżeli słowo jest równe Paweł, to wypisujemy liczbę P z dokładnością do 2 miejsc po kropce, czyli w tym przypadku jest to 12.34. Przejdźmy teraz do omówienia rozwiązania wzorcowego w języku Pascal. Rozpoczynamy od słowa kluczowego program i podajemy nazwę naszego programu. Pamiętamy o tym, aby na końcu umieścić średnik. Teraz mamy blok deklaracji, rozpoczynamy słowem kluczowym var, następnie podajemy nazwę zmiennej, czyli p, i jej typ real. Jest to typ, dzięki któremu możemy przechowywać liczby zmiennoprzecinkowe. Następnie mamy zmienną o nazwie imię, jest to zmienna typu string, jest to ciąg liter. Przejdźmy do funkcji głównej, rozpoczynamy od słowa begin. Mamy pierwszą instrukcję, readLn. Czytujemy imię. Następnie mamy drugą instrukcję, readLn. Wczytujemy liczbę zmiennoprzecinkową p. Następnie mamy instrukcję warunkową. Rozpoczynamy od słowa kluczowego if, następnie jest warunek. Imię równa się Tomek. Jeżeli ten warunek jest spełniony, wtedy wypisujemy liczbę p z dokładnością do 5 miejsc po kropce. W przeciwnym przypadku wypisujemy liczbę P z dokładnością do 2 miejsc po kropce. I kończymy naszą funkcję słowem end. I na końcu jeszcze jest kropka.